O, jesteśmy na żywo. Witam Ciebie, Aju, bardzo, bardzo serdecznie i bardzo, bardzo gorąco w moim programie. Witaj Zapraszam Zosiu. Ciebie do. Tak, witaj Zosiu i witajcie wszyscy widzowie. Ja przez chwilkę szybciutko udostępnię naszą transmisję Dobrze. i przejdziemy do części oficjalnej. Coś internet jest wolniejszy. To Tak, no zaraz dzisiaj podniosę piątek. głos. Wszyscy chcą się dowiedzieć jakichś nowych rzeczy. Tak. I nie chcą nam. No nic, ja spróbuję udostępnić wobec tego później. Mamy jedną osobę na żywo, a więc witam serdecznie dwoje. Witam panią Beatę i jeszcze raz oficjalnie witam ciebie, kochana Aju. I mam prośbę, żebyś się przedstawiła krótko, powiedziała o sobie, ten punkt zwrotny, jak to się zaczęło, jak to jest i co dalej będziemy rozmawiać? Zapraszam cię. Witam jeszcze raz wszystkich. Nazywam się Aja Iskra. Jak to siebie opisać? No, naturoterapeutka, to na pewno bym użyła tego słowa. Oprócz tego patrzę na siebie bardziej jako na narzędzie stwórcy, które w którymś momencie tam zostało uruchomione. I to jest też takie fajne. Jeżeli chodzi o moje taki punkt zwrotny w moim życiu, kiedy przestałam bawić się tak jakby w to standardowe życie, to było na pewno przeniesienie się, ponieważ ja kilka lat mieszkałam w Holandii, wróciłam do Polski i wtedy miałam tak jakby do wyboru zajęcia się albo zostania coachem, albo pójścia w stronę zdrowia i medycyny naturalnej. I ponieważ jednak tak bardzo mi zależało, żeby się borykać, że tak powiem, spróbowałam właśnie pójść w stronę coacha, tylko że zauważyłam, że jeżeli ludzie mają problemy albo zdrowotne, albo finansowe, to niestety ten rozwój zostaje troszeczkę tak w tyle, jakby. I są sfokusowani zupełnie na czymś innym. Więc drugim moim takim zainteresowaniem była medycyna naturalna, więc po prostu zatopiłam się w tej tematyce. U mnie było dość nietypowo, ponieważ nie miałam żadnej choroby, nie miałam jakiejś dolegliwości, z którymi próbowałabym sobie sama poradzić, tylko to była naprawdę czysta ciekawość, ciekawość naszego ciała, ciekawość mechanizmów nim rządzących. I to naprawdę była fascynująca przygoda i nadal jest, bo to się cały czas człowiek uczy. I no tak zaczęłam, zagłębiłam się w to, zaczęłam odkrywać pewne powiązania, co było dla mnie dosyć łatwe do zauważenia. No i jak zaczęłam używać tego na sobie, na innych, to się okazało, że to wszystko naprawdę super działa. I tak się znalazłam w tej naturoterapii. Potem miałam jeszcze możliwość bycia w różnych, stwórca mi udostępnił bycie w różnych zakątkach świata, więc miałam możliwość pooglądania, doświadczania tego, jak to robią na przykład Indianie, albo no, aborygeni też troszeczkę mniej, ale też no, różne kultury mogłam poobserwować. Więc połączyłam to, co się dało, tak połączyłam, no i wyszło to, że jednak można naprawdę wiele zrobić, żeby naprawić swoje zdrowie. Czy to się zawiesiło coś? Nie, nie, ja ciebie słyszę. Aha, okej. Więc popodróżowałaś, że tak powiem, nauczyłaś się, jak domyślam się, od tych kultur różnych fajnych rzeczy, bo są to jednak takie, no, stare i piękne kultury. I
W którym momencie skierowałaś się, bo ja poznałam ciebie, jak rozpoczynaliście gabinet Iskra, mam z tyłu twoją książkę, którą sobie kupiłam, mieliśmy się spotkać dawno temu, ale ja jeszcze pracowałam w opiece i jakoś nam ta trasa była, że tak powiem, nie po drodze, ale jak, co ma wisieć, nie utonie, Aju, więc spotykamy się dziś na żywo, co prawda po połowie monitora, ale spotykamy się w takim ważnym momencie, ja myślę, dla wszystkich Polaków. I chciałabym, jeżeli możesz powiedzieć trochę o radzeniu sobie z emocjami, bo to jest chyba największa bolączka w tej chwili ludzi, którzy żyją w tym czasie, który właśnie teraz jest. Tak, tak, tutaj się zgodzę, Zosiu, dlatego że w tej rzeczywistości naszej tutaj teraz borykamy się z najróżniejszymi wyzwaniami, zwłaszcza natury emocjonalnej, bo oczywiście tutaj natury zdrowotnej też się zdarza, bo trzeba o swoje zdrowie dbać i to jest na pewno priorytet, ale to, co ja zauważyłam przy zajmowaniu się naturoterapią wiele lat, że im dalej w czasie jesteśmy, tym większą rolę w naszym nawet zdrowiu fizycznym zaczynają odgrywać emocje. I dlatego zaczęłam pogłębiać ten temat, czyli jak tu się uwolnić od tych negatywnych zwłaszcza emocji. No pozytywnych nikt się nie chce pozbywać, wiadomo, ale od tych negatywnych, które w tym przebodźcowanym świecie, a jeszcze na dodatek przebodźcowanym różnego rodzaju rodzajami informacji takich dołujących albo takich, które wpychają nas gdzieś w jakąś strach, obawę, niepokoje. Jak to sobie z tym poradzić? I zaczęłam też wertować najróżniejsze metody różnych psychologów, psychiatrów. Metody, które są znane i uznawane, na przykład Davida Hawkinsa, czy tam Sisona, no wielu, wielu różnych innych. I udało mi się na tej na bazie tego stworzyć też taki fajny program do radzenia sobie z emocjami, który pozwala uwolnić się od emocji, które się powtarzają. Czyli jeżeli znajdujemy się w jakiejś sytuacji, to najczęściej przychodzą do nas te same emocje. A tutaj Hawkins bardzo fajnie zauważył, że jedna emocja generuje nam 1000 myśli, a może czasami nawet więcej. I co się wtedy dzieje? I wtedy my nakręcamy się w głowie, zafiksowujemy się na tych wydarzeniach, opowiadamy sobie ciągle wciąż tą samą historię w głowie, jeszcze potęgując te emocje. I wtedy naprawdę jesteśmy w zamkniętym, w takim zaklętym kręgu, z którego nie ma wyjścia. I teraz chodzi o to, żeby potraktować emocje jako coś, co jest węzłem emocji. Ja to patrzę na to w ten sposób, że coś, co jest węzłem emocji, czyli nie ma czegoś takiego, że jedna emocja do nas przychodzi, czyli złość na przykład, tylko pod tą złością zawsze do tej złości doklejone są, na przykład doklejone jest poczucie niskiej wartości naszej, może jakieś poczucie lekceważenia z czyjejś strony, może uczucie żałowania, na przykład niewykorzystanych okazji, może być uczucie, no najróżniejsze poczucie winy bardzo często. I teraz metoda, którą ja wypróbowałam i która świetnie działa, to jest metodą, która polega na zauważeniu tych wszystkich emocji, czyli dotknięciu jakby ich i wtedy dopiero zaczyna się poluzowywać ten węzeł, który do tej pory był ściśnięty i efektem tego, słuchaj Zosiu, jest coś genialnego. Po prostu ten węzeł nagle się rozsypuje i znajdujemy się w tej samej sytuacji i w ogóle te same emocje do nas nie przychodzą. Dodatkowo mamy opróżnioną głowę. Bo jeżeli jedna nasza emocja generowała 1000 myśli, to zobacz, ile
jak pozbędziemy się negatywnej emocji, zobacz, ile nam się miejsca w głowie tak naprawdę robi. Tak, jeżeli Beatka Socha tam podzieliła się taką informacją, że na co dzień mamy 70 tysięcy myśli, no to wyobraźcie sobie, że te tysiące myśli nam się zmniejszają z każdą emocją, z którą sobie poradzimy. Więc powiem wam, że ja doświadczyłam tego i to był naprawdę kolejny mój taki zwrotny kamień milowy w moim życiu, kiedy emocje negatywne odpadły, nie mówię, że wszystkie oczywiście, ale kiedy odpadła większość, i zrobił się taki luz jakby w mojej głowie, że została ona wypełniona po prostu radością, entuzjazmem i też efektywnością, dlatego że jeżeli nie mamy tych kłębiących się myśli w głowie, to o wiele łatwiej nam się jest skupić na czymś i na przykład realizować ciekawe projekty efektywnie. Tak. No, tutaj czyli powiem. Stąd też między innymi w tobie tyle radości, którą ja zaobserwowałam, bo widziałam twój filmik o Janusza, to wiesz, aż cała chodzisz z tej radości, to jest takie cudowne, bo radość jest zarażająca, oczywiście smutek też, no ale dlaczego nie zarażać się radością, a smutkiem, nie? Większość ludzi jakoś woli zarażać się, ojej, jak jest niedobrze, a czemu to się tak, jak było w tej piosence, Jezu, jak się cieszę, nie? Jest taka piosenka przecież. Dokładnie. Dlaczego się nie cieszyć? Radość jest wyższą wibracją od miłości, bo Stwórca stwarza nas w radości. Ma radość z tego, więc dlaczego się nie radować? Dokładnie. Powiedz mi, jak doszłaś właśnie do tego momentu, że jesteś tak bardzo radosna, szczęśliwa, radująca, miłująca, taka wiesz, promieniująca. I jak to się stało? Jaki to był punkt zwrotny? Czy coś cię zafascynowało? Coś odkryłaś, wiesz? Czy chciałabyś się podzielić? Bo pewnie to będzie ważne dla wielu. To nie będzie ważne i pewnie byłoby bolesne dla mnie, ale teraz już nie. Nie, oczywiście, że się podzielę, bo to są bardzo ważne rzeczy i też doświadczenia. Ale jeszcze tutaj, zanim się podzielę, to chciałabym zwrócić uwagę na to, co powiedziałaś, że dlaczego możemy zarażać przecież nie tylko smutkiem, ale i radością. I ostatnio natrafiłam na bardzo fajny tekst, słuchaj, gdzie ktoś się zapytał, to było takie retoryczne pytanie w stylu, że przecież tyle samo wysiłku kosztuje nas myśl pozytywna, jak i negatywna. To dlaczego wybieramy te negatywne? Tyle samo wysiłku. I to jest też bardzo ciekawe. A tutaj wracając już do twojego pytania, to powiem ci tak, że ponieważ ja się interesuję najróżniejszymi rzeczami już od dłuższego czasu, miałam troszeczkę tak, byłam skoncentrowana na autoanalizie, czyli analizie swojego wnętrza, swoich motywacji, swoich cieni i różnego rodzaju, więc poznałam różne systemy i w jednym z takich systemów, na przykład Human Design, odkryłam też, że moja konstrukcja predysponowała mnie całe życie do tego, żebym ja sprawdzała dla ludzi to, co nie działa. I to jest dosyć. I to można by było popatrzeć na to w ten sposób, że to dosyć bolesna droga, że muszę dla innych ludzi sprawdzać najpierw, co nie będzie działało, a potem się z tym podzielić. Ale powiem ci, że ja sama nie postrzegałam tego jako tam cierpienia, czy jakoś tam porażek dużych. Nie, jakoś tak przechodziłam nad tym do porządku dziennego, zresztą z pomocą Stwórcy. Ale rzeczywiście to była moja droga, sprawdzić, co nie działa. Więc te kamienie milowe u mnie, ponieważ to się tyczy zwykle relacji międzyludzkich, no to tam były i rozczarowania, były i jakieś takie zawiedzione oczekiwania i w ogóle dużo różnych rzeczy. Sprawdzałam, co nie działa w relacjach międzyludzkich i momentami no, dostawałam takie kopniaki od życia, to trzeba przyznać. No. I po jednym takim dużym, dosyć dużym kopniaku, kiedy ja sobie uzmysłowiłam, że ta druga osoba chce mi pokazać lustro przede mną, czyli jak ja bardzo nie kocham siebie,
Ale to niekochanie siebie to było gdzieś wewnątrz mnie, bo ja na zewnątrz raczej byłam taka radosna i taka, wiesz, tylko częściowo ludzie wiedzieli, że to jest taka, może nie tyle wymuszona radość, bo ja ogólnie lubię się cieszyć, ale taka podszyta smutkiem jakby. I ten smutek był gdzieś w środku, to był taki smutek w stylu, że jednak gdzieś w głębi potępiałam siebie, nie tak mocno, tylko takie delikatne rzeczy, a mogłam zrobić to inaczej, a mogłam powiedzieć inaczej, a mogłam w innym momencie tak zareagować, a nie inaczej. Tak. Więc ten taki, to takie nieakceptowanie siebie u mnie się dosyć delikatnie zarysowywało, ale jednak stwórca uznał, że koniec z tym, nie ma, koniec potępienia siebie, koniec wyrzucania sobie różnych rzeczy. No i natrafiłam na taką sytuację, gdzie naprawdę musiałam spojrzeć w lustro i przyznać, ojej, ja naprawdę nie kocham siebie. Nie kocham siebie tak do końca, nie akceptuję siebie tak do końca, jak powinniśmy się akceptować. No i wtedy oczywiście miałam możliwość poprzebywania w takiej swojej jaskini jakby. Zatopiłam się we własnych emocjach zwłaszcza, bo przez całe życie usiłowałam mieć kontrolę nad myślami, ale w moim przypadku okazało się to no, nietrafione, bo nie było to nigdy trwałe. Zawsze próbowałam jakieś te diety takie, wiecie, że negatywne myśli wyrzucać w pozytywne i to działało, tak trochę działało, ale to nigdy nie było aż tak trwałe. A wtedy w tej jaskini swojej po prostu zatopiłam się w swoich emocjach i zaczęłam w ogóle najpierw je zauważać, bo ja byłam przyzwyczajona do wypierania emocji, czyli nie ma czegoś takiego, ja nie czuję smutku, ja nie czuję się ofiarą i tego typu rzeczy, a one do mnie wtedy przyszły i powiedziały, nie, halo, my tu jesteśmy i teraz coś z nami zrób. więc musiałam je przyjąć, musiałam je poczuć, dzięki zatapianiu się też w te wszystkie różne techniki, to wiedziałam, że mam absolutnie nie opowiadać sobie historii w głowie, bo tylko będę nakręcać te emocje, więc przestałam w ogóle zwracać uwagę na myśli, tylko starałam się czuć. I to jest właśnie taka technika fajna. Ja tam na swoim kanale też opowiadam o tej technice. I jak przestajemy opowiadać sobie tą historię, jak przestajemy po prostu zwracać uwagę na to, że to ja jestem ta Aja Iskra, zrobiłam to do tej pory, to osiągnęłam, tamto osiągnęłam, tylko tak jakby odsunęła się od siebie i spojrzała na siebie, dobrze, zrobiłaś to, osiągnęłaś to, ale może niekoniecznie do końca siebie jeszcze akceptujesz. I wtedy miałam dosyć dużo czasu na to i te emocje zaczęły odchodzić, zaczęły się rozpływać i to było tak uwalniające i bardzo trwałe. Ja jakoś czułam po prostu, że to będzie trwało i że nie będzie nawrotów choroby emocjonalnej tak jakby. I rzeczywiście tak jest, do tej pory to jest bardzo trwałe. Ten kamień milowy ja miałam dosyć niedawno, nawet powiem wam, bo to gdzieś tak w czerwcu było. I w czerwcu tamtego roku, więc w miarę niedawno, ale powiem wam, że w mojej świadomości i w moim odczuciu, w moich myślach, ja czuję, że to jest bardzo trwała zmiana, dlatego że ja stałam się sobą, bo wcześniej po prostu blokowałam różne rzeczy, które chciały mi pokazać, udajesz, tutaj trochę wypierasz, tutaj trochę, a ja je odsuwałam, nie chcę się tobą zajmować, nie chcę się tym zajmować. A teraz po prostu czuję, że mogę być autentyczna i po prostu biorę to, co do mnie przyjdzie. Więc bardzo niesamowite odczucie i niesamowita zmiana, powiem wam. Czyli rozumiem, że nawet te myśli, jeżeli przychodzą, to ich nie zapierać. To nie jest tak, że powiedzmy, jestem na rozwoju i nie wypada mi już tak myśleć. Nie? Niektórzy tak, no właśnie, tak twierdzą. Tak, Zosiu. To jest tak, że
te myśli, głównie my mamy naprawdę po prostu ciągi myślowe poprzyklejane do nas, powtarzające się i po prostu trzeba to ignorować, całkowicie ignorować. Oczywiście to nie jest takie łatwe, bo my wszyscy jesteśmy zakochani w swojej historii. Po prostu uwielbiamy powtarzać sobie w głowie, jaką to my drogę już nie przeszliśmy, ile żeśmy nie przeżyli, ile żeśmy się nie rozwinęli. Ale to jest też taka pułapka, co ja zauważyłam, bo ja to nazywam duchowym ego i bardzo często atakuje duchowe ego osoby rozwijające się. I duchowe ego jest bardzo cwane, bo trudno je zauważyć, bo my po prostu cały czas przecież się rozwijamy, cały czas się... mamy wyszlifować na diament. A tu się okazuje, że właśnie to duchowe ego staje się naszą kulą u nogi po jakimś czasie. Dlatego, że właśnie to ono nam podpowiada tego typu: ja już jestem tak wysoko w rozwoju, że nie powinnam już czuć nienawiści. Nie powinnam już czuć na przykład zazdrości, nie powinnam już czuć i po prostu nie pozwalamy sobie czuć tego i to jest mechanizm wyparcia i znowu te emocje gdzieś potem się odezwą. Jak my je odepchniemy, to one się odezwą. I to duchowe ego trzeba naprawdę po prostu też zacząć ignorować i zacząć, może nie ignorować, może tak, ignorować. Nie dawać, nie oddawać mu władzy nad nami, po prostu przyjąć, tak jest, bo tak jest. To zauważenie, w ogóle zauważenie takich blokad, to co nas hamuje, to jest pierwszym krokiem. Zresztą to jest pierwsze, co ja też robiłam. Najpierw zauważyłam, że w ogóle te wszystkie emocje i myśli do mnie przychodzą. Potem dopiero jest akceptacja. Najpierw trzeba zauważyć, bo to duchowe ego się chowa tak cwanie, że dosyć ciężko jest je gdzieś tam wyszukać. A powiedz mi, Aju, tak, czy to wypieranie może być przyczyną tak modnej, tak nazwę to modnej, bo to bardzo często już się sprowadza, co by nie patrzył, to do depresji, bo to już się stało modne, stany depresyjne, wiesz, i tak dalej. No ale jak zwał, tak zwał. Czy to może prowadzić, to wypieranie? Nie mam prawa już czuć tego, nie mam prawa czuć tego, bo tam się rozwijam, wiesz, najlepiej usiądę, kwiatlotosu odlecę i nie mam na to prawa. Czy to wypieranie może być przyczyną właśnie, wiesz, tych stanów, że mi nie wolno, nie wypada i tak dalej? Jak najbardziej tutaj, jak najbardziej. Przyczyn depresji jest bardzo dużo. To może być właśnie to wypieranie, czyli nawet nie zwracanie uwagi na to, co do nas przychodzi, jakie emocje nami chcą szarpać, ale to też może być jakieś żałowanie czegoś. Najczęściej to też jest takie zdanie sobie sprawy, znaczy sprawy, właśnie hamowanie tego, żeby zdać sobie sprawę, że no nie chcemy zauważyć, że straciliśmy coś, od czego zależało nasze szczęście. Znaczy, może inaczej, wmówiliśmy sobie, że coś musi, że jakiś warunek musi zajść, żebyśmy odczuwali szczęście. I teraz, jeżeli ten warunek nam nie zachodzi, no to wtedy wpadamy w depresję, no bo jak tu być szczęśliwym, jeżeli to, co sobie wymyśliłam, żeby mi przyniesie szczęście, to tego nie będzie. Więc tutaj przyczyn depresji jest bardzo dużo. Ten taki smutek, melancholia, nawet od strony fizycznej, słuchajcie. Same zaburzenie płuc, czymkolwiek, czy papierosami na przykład, czy na przykład jakimiś bakteriami, gruźlicą, przywrą płucną, czymkolwiek, to już przynosi smutek i takie przygnębiające depresyjne myśli. Tak, więc samo nawet zaburzenie płuc, jak po prostu to takie są powiązania, nawet międzyorganowe, między organem a emocjami. To jest to, tak jak wiecie wszyscy, psychosomatyka. Więc to jest, jest bardzo ważne. Więc ta depresja i ten smutek, który nas ogarnia, może mieć wiele, bardzo wiele przyczyn, w czym wyparcie jest, też może być jedną z tych przyczyn.
No, a teraz, Aju, może przejdźmy do tego głównego tematu, o którym mówiłaś tak entuzjastycznie, o tym właśnie certyfikacie suwerena zaufania, tak? Dobrze, tak. Dobrze powiedziałam, tak, bo ja to wysłuchałam, to jest bardzo ważne, to jest super pomysł i myślę, że im więcej ludzi będzie o tym wiedziało, że w ogóle coś takiego się dzieje, że coś takiego jest, bo wielu nie wie, to proszę Cię, opowiedz o tym. To jest bardzo szczególne. Tak. Dzięki temu, że wyczyściłam swoją głowę też właśnie z tych negatywnych myśli, negatywnych, swoje serce z negatywnych emocji, to weszłam w taki stan, gdzie efektywność się zwiększyła i zwiększyła się też koncentracja na różnego typu myślach i różnego typu ideach i projektach. Więc jednym z takich projektów został właśnie certyfikat zaufania społecznego, to tak to teraz nazwaliśmy, bo certyfikat suwerena to była ta starsza nazwa, ale zaufanie społeczne bardziej oddaje tą ideę, czyli jeżeli ktoś by chciał szukać, to jest strona internetowa certyfikatzaufaniaspołecznego.pl. I teraz ten projekt, mogłam się zaangażować w ten projekt i też czułam, że to jest dobra droga, ponieważ jest to już narzędzie do weryfikacji wszystkich osób, które będą chciały uczestniczyć w przyszłym właśnie życiu społeczno-politycznym w Polsce, i będą kandydować na stanowiska o wysokim stopniu odpowiedzialności. I to jest ważne. Coś takiego właśnie przyszło też do mnie, i nie tylko do mnie, że jakim cudem zapomnieliśmy o tym, że tylko politycy nie mają egzaminów na nic. Nie dostają certyfikatów, nie dostają dyplomów, po prostu gdzieś to zostało pominięte, a my wszyscy, uczestnicząc w jakimkolwiek, nawet w ruchu drogowym, to wymagane jest od nas, żebyśmy udowodnili, że jesteśmy do tego zdolni. A tutaj zostało to pominięte, więc chcemy to naprawić i wrócić do tego, żeby wrócić albo zapoczątkować, żeby to politycy i osoby, które będą chciały być ważne w Polsce, żeby one nam udowodniły, że są zdolne do tego, żeby podejmować decyzje za miliony. Bo to jest bardzo duża odpowiedzialność. To jest bardzo duża odpowiedzialność. Więc ważne jest, żeby te osoby były sprawdzone. I to, co nasze narzędzia będą sprawdzać i sprawdzają już, bo jesteśmy w fazie teraz testowania całej procedury. Najpierw żeśmy sprawdzali, które narzędzia wykorzystać, żeśmy to omawiali, testowaliśmy same narzędzia, teraz jesteśmy już w fazie testowania całej procedury weryfikacyjnej. To te narzędzia będą sprawdzać najważniejsze trzy cechy. Pierwsze to będą sprawdzać poziom ten moralno-etyczny kandydata, czyli tak naprawdę, czy ten ktoś jest dobrym człowiekiem, czy ma w sobie tą zdolność rozróżniania tego dobra i zła, zdolność myślenia właśnie takiego niekrzywdzącego dobre intencje, to jest najważniejsze. Potem będą narzędzia sprawdzają także stabilność emocjonalną kandydatów. Dlaczego to jest ważne? To dokładnie ten wstęp, co miałyśmy. Dlatego, że jeżeli ktoś jest już dosyć zrównoważony emocjonalnie, to jest mniej podatny na manipulacje. Mniej podatny na presję, mniej podatny na naciski z różnych stron. Dlatego, że przy zrównoważeniu emocjonalnym my znamy już swoją wartość i już wiemy, kim jesteśmy, wiemy, w jakim kierunku chcemy podążać, wiemy, jakie wartości są dla nas priorytetowe i wtedy o wiele trudniej jest na nas naciskać i nami manipulować. Dlatego ten kierunek jest bardzo ważny. No i trzecim takim, może nie cechą, ale zbiorem cech, to będzie sprawdzanie kandydata a propos jego cech osobowości.
no to tam już będą różne cechy, tam będą wychwytywane też zaburzenia psychiczne, typu właśnie tam narcyzm czy psychopatia, więc różnego rodzaju rzeczy, ale jeszcze dodatkowo to narzędzie, certyfikat zaufania społecznego, będzie opierało się też na tym, głównie na tym, żeby pokazać takiej osobie, w jakich obszarach ona będzie miała szansę się zrealizować, a w jakich obszarach nie. Bo to też jest widoczne. Dzięki tym wszystkim narzędziom to też będzie widoczne dla nas. Będą widoczne dla nas mocne i słabe strony takiej osoby, czyli będziemy mogli nawet powiedzieć tej osobie, i które deficytowe cechy ma, nad którymi ma popracować, a które może już wykorzystać. Co jeszcze będziemy mogli zobaczyć? Będziemy mogli zobaczyć, czy akurat ten moment to jest dobry moment do wejścia na przykład w życie społeczno-polityczne, czy na przykład ta osoba jeszcze musi poczekać chwilę. Więc no mnóstwo tutaj informacji. Najważniejsze dla nas jest to, żeby sprawdzić, czy ktoś ma też dobre intencje, czy ktoś szuka rozwiązań typu wygrany, a nie tylko chce za wszelką cenę po trupach dążyć do celu, bo z tym mieliśmy do czynienia do tej pory i wszyscy wiemy, że taka polityka tutaj nie działa. Tutaj mam nadzieję, że ten certyfikat, że mam nadzieję, no właśnie zwracam się tutaj do wszystkich widzów, że spodoba wam się to narzędzie też i będzie ono rozpropagowane wszędzie i rozpowszechnione, dlatego że zależy nam na tym, żeby to właśnie ludzie, żeby to właśnie naród, Polacy wymuszali tak naprawdę na nowych politykach, na politykach ogólnie, czy to nowych, czy starych, to żeby się poddawali takiej weryfikacji. Dlatego, że będzie to dla nas, dla narodu, będzie to sygnał, o, ta osoba jest skłonna po prostu pokazać nam, że raz, ma odwagę, żeby poddać się takiej ocenie, czyli nie wstydzi się tego, co robiła, potem ma tak jakby też poczucie odpowiedzialności za to, co zrobiła i za to, co zrobi, ma też, pokazuje nam tym, że zależy jej na zaufaniu społecznym, na zaufaniu, żeby Polacy jej ufali. Pokazuje nam tym, jeżeli podda się certyfikatowi, to pokaże nam też ta osoba, że już działa, nie tylko obiecanki, cacanki, jak to zwykle było na początku, tylko że już działa, bo na przykład poddaje się nawet weryfikacji. A to będzie wymagało trochę czasu, trochę wysiłku też, żeby się poddać. Też pokaże nam, że zauważa inicjatywy oddolne, które teraz coraz częściej jednak się tutaj wychylają ze społeczeństwa, bo coraz więcej ludzi wpada na genialne pomysły. Praktycznie certyfikat zaufania społecznego to nie jest jedyna inicjatywa, która jest naprawdę warta uwagi, bo pokazuje się dużo różnych ciekawych inicjatyw. I taki polityk, czy taka osoba, która będzie chciała być w tym życiu społeczno-politycznym, właśnie pokazuje, o, zauważam naród, ja chcę, żeby ten naród wiedział, że mi zależy na waszym zaufaniu. I bo jeżeli to teraz pokażę, to jest duża szansa, że oczekiwania narodu potem będą realizowane i nie będą ignorowane, lekceważone, a tym bardziej zupełnie deptane, jak to się dzieje do tej pory. Więc tutaj posiadanie takiego certyfikatu będzie też się wiązało z takim prestiżem trochę, bo to jest tak, opatrzcie, ja mam tutaj dokument na to, że naród ma do mnie zaufanie. Naród ma do mnie zaufanie i że ja chcę się troszczyć o ten naród, pokazuje. No tak, no, tego typu właśnie rzeczy. Dlatego bardzo ważne jest, kochani, żebyście wy też uczestniczyli w tym, zwłaszcza w rozpowszechnianiu tego narzędzia i takim wymuszaniu oddolnym na osobach, politykach, samorządowcach, osób tam z życia społecznego, żeby na przykład poddali się takiej weryfikacji i żeby po prostu udowodnili nam, że ich wszystkie działania będą szły w dobrym kierunku.
Czyli to tak jakbyśmy, mi się to tak skojarzyło, Aju, że to, że to będzie coś w rodzaju wykrywacza kłamstwa, ale nie mechanicznego. Wiesz, nie mechanicznego, że tak, będą ci tak. ludzie. Coś takiego, tak, no tak, jeżeli będzie weryfikowany i poddaje się, ma odwagę, tak jak powiedziałaś, czyli jest szansa, że będzie dbał o naród, jest to, wiesz, tak jak mówisz, jest to ogromna nadzieja dla Polaków, choć wielu jeszcze nieświadomych powie, siadły baby i bzdury gadają, nie, że to jest nierealne, przecież są partie, wiesz, ja nie wiem, Aju, jak to będzie, czy masz na myśli, że może powstać, ja nie lubię słowa partia, nie ukrywam, bo nigdy nie należałam do żadnej, nie popieram żadnej, wiesz, jestem z boku, ale czy dzięki temu certyfikatowi może powstać jakaś, ja nie wiem jak to nazwać, Aju, ale wiesz o co mi chodzi, jakaś społeczność, gdzie delegowany z tej społeczności będzie ktoś do rządu. Czy dobrze rozumiem, że jest szansa na coś takiego, że może coś takiego być, bo ja osobiście nie widzę innego rozwiązania. Ani jedna partia, ani druga nie zdała egzaminu. I przepraszam, powiem już tak dosadnie, trzeba być głupim, żeby wierzyć, że któraś z nich będzie robiła dobrze. Przepraszam, całym szacunkiem, kochani widzowie, ale żadna z nich nie zdała egzaminu dotąd. No, odkąd dzieją się różne rzeczy. Czy to, Aju, jest gdzieś tam w tej wizji nadziei, że tak powiem, że świat... Ja rozumiem to, że świadomi ludzie poddadzą się weryfikacji, bo jest dla mnie jakby oczywiste, no może być wyjątek, że podda się człowiek nieświadomy takiej weryfikacji. Jak ty to widzisz? Już Zosiu ci odpowiadam. Więc jeżeli chodzi o partię, trudno powiedzieć, w jakim kierunku to wszystko będzie szło. Ważne, że to narzędzie certyfikatu będzie służyło wszystkim tym inicjatywom oddolnym. A teraz są już pomysły na inicjatywy oddolne, czyli powstawanie tych społeczności, co, jak nazwałaś, społeczności, które są już bardziej świadome, które są, chcą już działać dla dobra wspólnego i te społeczności na pewno też będą wyłaniały swoich kandydatów, żeby oni działali. I my będziemy właśnie otwarci na to, żeby posprawdzać tych kandydatów właśnie tymi swoimi narzędziami, żeby zobaczyć, czy ktoś rzeczywiście nie obiecuje tylko, tak wiesz, obiecanki, cacanki, a potem nie realizuje. Więc na pewno będzie to szło w tym kierunku, że ktoś, no tutaj budują, już wiele osób stara się zbudować taką siłę społeczną, która oddolnie zacznie wprowadzać różnego rodzaju zmiany. Do nas tutaj, mam taką nadzieję, będą się właśnie zwracać osoby, które będą chciały być pewne, że te osoby, które potem będą, które są wskazywane na tych liderów, żeby być pewnym, że ci liderzy naprawdę będą liderami narodu, a nie liderami samych siebie. Więc tutaj, no tutaj może to iść w różne kierunki. Ja ci powiem, że nawet ta idea certyfikatu, my liczymy się z tym, że to może iść też w kierunku edukacji przyszłych polityków. Edukacji, że my po prostu będziemy mogli powiedzieć komuś, w jakiej dziedzinie on osiągnie największą efektywność, największy sukces taki dla narodu też. Więc to też może tak być. Ja ci powiem też, że jeżeli chodzi o certyfikat, to on, to narzędzie będzie wykorzystane też w drugi sposób. To będzie taka niespodzianka dla narodu, bo to będzie coś, co się będzie analizą rozwojową jakby i to będzie udostępnione nawet nie tylko osobom, które będą chciały działać w życiu społeczno-politycznym, tylko to będzie też udostępnione dla zwykłych ludzi,
normalnych ludzi, którzy niekoniecznie będą chcieli się udzielać. Nie wiem, czy tam mnie słyszysz, Zosiu, bo widzę, że się kręci, ale zaraz zobaczymy. Tak? Słyszałaś mnie cały czas, bo widziałam, że się nie, kręci. Nie, nie, przez chwilkę nie słyszałam, ale chyba aha, widzowie, tak? Tak, to już tylko powtórzę, że ten certyfikat, te narzędzia będą wykorzystywane też dla analizy rozwojowej zwykłych ludzi. Nie tylko tych, co będą się pchali do życia społeczno-politycznego, tylko tych, co będą chcieli siebie same rozwijać, samych siebie, bo tak naprawdę naszym zadaniem tutaj jest być swoją najlepszą wersją. Po prostu dojść do momentu, kiedy będziemy swoją najlepszą wersją, bo wtedy jesteśmy efektywni, ale nie tylko efektywni, jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy sobą, po prostu rozpromieniamy całe otoczenie, zarażamy tym właśnie entuzjazmem, więc o to chodzi, żebyśmy byli najlepszą wersją samych siebie i te narzędzia certyfikatu będą pomagały właśnie nie tylko politykom, ale także zwykłym ludziom. Zwykłym ludziom, a każdy z nas jest unikalny. Pamiętajcie o tym, każdy z nas ma super talenty, mocne strony, słabsze strony oczywiście też, ale te talenty. Więc to może iść w dwóch kierunkach. Pójdzie, na pewno pójdzie w dwóch kierunkach, bo nie będziemy tego aż tak skupiać. Tak. Wiesz, Aju, z tego co ja czuję w moim odbiorze, pewnie i nie tylko, idą czasy zmian i to jest nieuniknione. Czy się komuś podoba, czy nie, czy powie, że ja, czy ty jesteśmy jak dwie oszołomki i pleciemy tu bzdury, wiesz, sny o potędze, jak tutaj lockdowny zamykają i tak dalej, jest okej. Okay. Wiesz, ja na przykład jak zaczęłam jeździć na oczyszczanie do dr Dąbrowskiej 12 lat temu i mi pukali w głowę, 600 euro, pojadę do Grecji. Ja mówiłam, okej, pogadamy za 10 lat. Dokładnie. No minęło 12, niektórych już nie ma, a niektórzy są chorzy. Nawiązałam to dlatego, proszę Państwa, bo być może ci, co będą oglądali albo oglądają i pukają sobie pod nosem w głowę, że my mówimy sny o potędze. Nie, w moim odczuciu to nie są sny o potędze. Ja czuję ten czas, który idzie zmian i jest on nieunikniony. Czy będą ludzie fikać, skakać, nie wiem jeszcze co robić i przeciw temu robić, to i tak się nie da, bo w moim odczuciu i tak to idzie już po jasnej stronie. Rozumiesz? I kto chce, niech wskoczy do tego pociągu, tylko uwaga, ten pociąg już jest intercity, już jest pośpieszny, już nie jest ten wolnobieżny, wiesz, tylko kto wskoczy, no tak trzeba to nazwać i ja, że kto wskoczy, to nazwijmy to prostym językiem, załapie cię, jeżeli będzie jeszcze kalkulował w tej swojej głowie i mówił, że to jest głupie, czary mary, bzdury, teorie spiskowe i tak dalej, no niestety, nie przejdzie przez tą weryfikację i ja. Tak, tutaj trzeba po prostu przyspieszać ten swój rozwój świadomości, to o czym mówisz, że trzeba być otwartym, bo jak ten pomysł tego certyfikatu też padł mi do głowy, oczywiście od stwórcy, bo to nie ma żadnych pomysłów, które my sami sobie wymyślamy, to ja też złapałam się za głowę i myślę, ojej, to jest jak pomysł z motyką na słońce, ale gdzieś w głębi serca czułam, że stwórca mówi tak, będziecie wspierani, bo to jest dobry kierunek, i przyjdzie taki czas, że to będzie wykorzystane naprawdę nawet na masową skalę. I powiem ci, że praktycznie nasz zespół pracuje już tak fest 3 miesiące, ale tak non-stop, bardzo ciężko i bardzo efektywnie, więc na zewnątrz jeszcze tego nie widać, bo tylko jest strona internetowa i tam na maile odpisujemy, ale to jest naprawdę świetny kawał roboty i po prostu i nadal idziemy pełną parą i dzięki różnym takim na przykład też audycjom jak u ciebie, no to zdobywamy też nowych członków zespołu,
bo ostatnio szukałam, tak, szukałam grafika i stwórca też nam zesłał, szukałam ostatnio osób ze znajomością bardzo specyficznych testów psychologicznych i też się znalazły, więc twórca tutaj wszystko popycha do przodu. Ja jestem w dobrej myśli. A powiedz mi, Aju, tak, jeżeli ktoś słucha i chociażby na początku puka się w głowę, a potem sobie pomyśli, no może coś w tym jest, co może zrobić, czyli żeby przystąpić do tego projektu, co trzeba zrobić, gdzie się zgłosić, czy ty chcesz podać swój telefon, czy jakąś stronę, co trzeba zrobić, co trzeba spełniać, bo nawet jeżeli ktoś na razie nie przejdzie tej weryfikacji, no to może mieć jakieś prognozy, rozumiem, że, tak, że jest reformowalny, tak to nazwę, tak, nie? Czyli, tak, bo są, czyli jak najbardziej mogą też, nawet jak się wydaje, że jeszcze no, nie jest do końca, nie nadaje się, często tak mówią. Oczywiście każda ręka, rozumiem, jest potrzebna w tym, co robimy, tak? Tak, tak. I dokładnie, Zosiu, tak jak mówisz, jeżeli ktoś by nawet nie przeszedł tej weryfikacji, to my mu dajemy cały obraz tego, nad czym powinien popracować. Nad czym powinien popracować i wtedy za jakiś czas oczywiście też może przystąpić. Ja ci powiem tak, na razie jesteśmy w trakcie testowania procedury, więc jeszcze nie uruchomiliśmy tego dla większego grona, więc trzeba nam dać jeszcze trochę czasu, nie wiem czy to miesiąc, czy dwa miesiące, ale już niedługo zaczną się pierwsze certyfikowane osoby do nas, znaczy u nas zaczną się certyfikować, więc zawsze można napisać tam na stronie certyfikatzaufaniaspołecznego.pl, tam jest kontakt, można do nas napisać na maila, który brzmi kontakt@certyfikatzaufaniaspołecznego.pl. Można napisać też, jakie ma się własne pomysły na to, można też napisać, no cokolwiek by nam się przydało, to my bardzo chętnie czytamy takie maile i te konsultacje społeczne właśnie już one trwają od samego początku, czyli tam od listopada, więc jak najbardziej. Czego tak najbardziej potrzebujemy? Najbardziej będziemy potrzebować pomocy w rozpropagowaniu tej idei. W ogóle w rozpropagowaniu tego, że takie coś już istnieje i że jest do zastosowania. To będzie bardzo ważna rola wszystkich widzów, żeby to, no, zapoznać swoich znajomych, swoich rodzinę, bliskich z tym, że jest takie coś i że to jest nadzieją na to, żeby zanim się zaczną głosować wyborcy na kogoś, żeby tego kogoś sprawdzić, czy on będzie realizował cele narodu, a nie tylko swoje. Więc ta rola rozpropagowania to będzie jedna z takich najbardziej nam potrzebnych. Tak. A potem jak najbardziej zapraszamy też do certyfikacji samego siebie, jasne. To tutaj my potrzebujemy, my właśnie mamy nadzieję, że zaktywizujemy osoby, które do tej pory nie chciały działać w polityce, dlatego że wiedziały, że to jest bagno i że tam po prostu nie da się nic zrobić, a większość osób jednak doświadczyła tego, a teraz sytuacja zacznie się po prostu zmieniać, zaczniemy po prostu tak jakby wypychać te kadry, które są no, nieadekwatne już do tych czasów. Że są nieadekwatne, niedostosowane do tych nowych wibracji, do tych nowych zmian, które zachodzą w naszej świadomości. Bo pamiętajcie, że my tak naprawdę przełączamy się już na inne wartości. Przełączamy się już na wartości na przykład tolerancji, na wartości akceptacji, przełączamy się, społeczeństwo już się przełącza na te wszystkie formuły i wzorce miłości bezinteresownej, pomocy, wspomagania, wsparcia, współpracy. Nie, że idziemy jak po trupach, tylko współpracujemy. I teraz, jeżeli ktoś się nie podłączy pod te zmiany, no to podejrzewam, z tego co rozmawiałam z różnymi osobami, które w tym świecie energetycznym bardziej to widzą, to po prostu już ich ciała nie będą zasilane w energię, bo my największą ilość energii nie pozyskujemy wcale z jedzenia i picia,
tylko z promieni słonecznych, to dwa, od stwórcy, to przede wszystkim. To jest ta nasza energia, która daje nam siłę i daje nam wytrwałość, i osoby, które się nie przełączą już na te nowe wzorce miłości, współpracy, akceptacji, no to one nie będą zasilane energetycznie i ich ciało będzie się degradować niestety. Tak to będzie, tak to będzie zachodzić. I wtedy, jeżeli tylko zauważymy, o, coś jest nie tak już z naszym ciałem, to znaczy, że powinniśmy już się trochę zreflektować i pomyśleć, czym jeszcze się nie przełączyłam, komu jeszcze nie wybaczyłam, gdzie jestem za bardzo zacietrzewiona, w jakich emocjach, jakie emocje u mnie dominują z tych negatywnych, że po prostu, żeby już działać i pracować nad sobą, żeby po prostu wchodzić do tego nowego świata, który będzie, który już zaczyna funkcjonować na zupełnie innych wartościach. Ja teraz zwrócę się do wszystkich Państwa, którzy nas słuchacie bądź będziecie słuchali. Bardzo proszę, udostępnijcie tego live'a na swoich profilach. To jest to, o czym mówi Aja. Im więcej osób usłyszy o tym, że coś takiego w ogóle jest i dołączy, tym większa szansa jest dla Polaków i dla Polski. A więc co możecie zrobić? Udostępnić chociaż tego live'a, być jeżeli nie wy, to może wasz sąsiad. Ty mówiłaś o stwórcy. Ja powiem tak, że ja byłam w grudniu, 11 grudnia w saunie i nazwałam to sobie, że byłam w komunie, w sensie tym ja, stwórca i dusza. Nie, siedziałam sobie w medytacji i zapytałam, co mogę zrobić ja jeszcze dla ludzi, by się budzili. Przyszedł pomysł telewizji, tej pierwszej, TV Zosia Golis, i 11 przyszła myśl, 12 była pierwsza rozmowa Doriana Skrefeld i popłynęło. To było, co potrzebuje ciało, umysł i duch, czyli holistyczne podejście do człowieka, a później przyszła myśl kolejnego kanału, ten świadomy, holistyczny baner promocyjny, na którym wchodząc człowiek może znaleźć wszystko, czyli to, co ty mówisz, mam już od mleka, będzie rolnik, jutro ekorolnik, czyli żeby człowiek wszedł w jedno miejsce, nie szukał po YouTubach i gdzieś po Facebooku, bo to się rozmywa, jest jedno miejsce. I żeby ono zrzeszało tych uczciwych właśnie terapeutów, producentów i tak dalej. I to, co mówisz, stwórca tak działa, że ja zapraszam ludzi i ja się rzadko spotykam z odmową, Aja. Po prostu spontanicznie przyjmują moje zaproszenie. Gdzieś z Markiem Taranem rozmawiałam o, no też by powiedział o tej mocy energii żeńskiej, o której kobiety zapominają, co mają. I będzie Marek o tym mówił. Także wiesz, to jest to, co mówi, jak jest to dobre, to idzie to, że tak powiem, jak na dłoni. Tak. Pewnie jakiś sens był drobny w tym, żebyś i ty tu trafiła, rozumiesz, żebyś powiedziała w kolejnym miejscu, ludzie, Polacy, jest szansa, tylko przyłączcie się, musi nas być więcej, nie da się, żeby to było kilka osób i tyle. Także co byś, Aju, powiedziała na zakończenie, takim jednym zdaniem podsumujmy nasze, z pewnością nie pierwsze spotkanie, bo masz tak ogromną wiedzę na wiele tematów, że radośnie lubię się spotykać, wiesz, i nawet o trudnych rzeczach ważnych mówi w sposób radosny, nie? Dziękuję, Zosiu, dziękuję. No to może na koniec tylko chciałabym powiedzieć to, co już w niektórych audycjach mówiłam, że nasze życie nie zaczyna się po 30, 40, 50, 60, tylko nasze życie zaczyna się od tego, kiedy my zaczynamy być w pełni sobą, kiedy zaczynamy być autentyczni. I właśnie radzenie sobie z emocjami, oczywiście oczyszczanie fizyczne organizmu też,
i uczestnictwo w inicjatywach, które mają wyższy cel, dokładnie daje nam to spełnienie i to poczucie, tak, jestem na swojej drodze, mogę być sobą, więc tego życzę wszystkim widzom. Dziękuję serdecznie, dziękuję Wam, dziękuję Aju serdecznie, dziękuję Wam, szanowni widzowie, zapraszam na kolejne spotkania, z pewnością z Ają jeszcze będzie spotkanie i dziękuję za Wasze komentarze, przeczytamy później, odpowiemy, były tak ważne rzeczy, jak słyszeliście, że trudno było odpowiadać na pytania, być może Aja się zgodzi, bo są takie Aju programy, takie są godzinne programy, gdzie są pytania i odpowiedzi. I wtedy to już czytamy, to jest zupełnie co innego, a w tej chwili ten, kochani widzowie, wasze, tak jak powiedziałam, komentarze są fajne, owocne, długie, ale no dziś na nie nie odpowiem. Nie ma czasu. Nie ma czasu. Nie ma Zacieramy sprawy. Ręce i bierzemy się za zmiany, tak jest. Wszystkiego dobrego, kochani, dobrej nocki, Ajuniu, kochana, tobie również i do następnego razu. Wszystkiego dobrego, Zosiu, do następnego.